tu mieszkały na Grzelszczaka. Oczywiście, że tej ulicy już nie ma. Tylko jest żebraczka, która kaszle. Zaraz Państwo usłyszycie, jak ona kaszle w autobusie. Jak to tylko się poruszy, co tak puknie, to ona powiedziała, że usram się, nie dam się. No i ta żebraczka zaraz zakaszle, bo tak kaszlała, kaszlała. Ja mówię, dziaduwa, zamknij mordę. No bo to wiecie Państwo, tutaj ciężkie klimaty, osiedle Kurczewska. Cały świat na złodziejstwie tu w Polsce oparty. Tu mieszkają na Bemowie, osiedle Kurczewska. Komornicy. Janek Witek tu jechał. Państwo zobaczą, jeszcze światła się świecą. Jeszcze światła się świecą. No. Taka baba ma buty dobre. Wyposażyła się na zimę. Siedzi i kaszle. Myśli, że wszystko dla niej, że ona jest najważniejsza, jak Żydzi kiedyś się dobrze ustawili przed Jahwę, że jak Mojżesz poszedł po przykazania, to oni cielca ze złota, czyli jakby krowę ze złota i hulaj dusza, piekła nie ma tańce. Zaraz ta babka, jakie ma buty, ona zaraz zakaszle. Może to jest osiedle Kurczewska, Państwo zobaczą. Oczu do Białego Stoku, mu widać napis, że do Anglo-Ameryki Białystok można stąd wyjechać do prawosławnych, a to jeszcze pochrumkuje jako ta La Rocha, proszę Państwa. Locha. Osiedla Kurczewska. Patrz, jaka baba, ta zawzięta. I ona tak sobie pokasłuje kosze. O co to nie ona do taryfy nie wsiadła, bo coś nie bardzo tu może jechać, skoro wszystko w korku stoi, światła się jeszcze świecą. Także proszę Państwa, jak Państwo nasłuchacie się tego Radia 24, już nie musicie swojego Radia Maryja słuchać, wiem, że wy nie lubicie swoich opcji, ale niestety swój swego zabije, swój swego pożre. I ogórek poszła jako ta moherowa do moherowego sklepu i jej nie chcieli obsłużyć, czyli swoi swego, swoi Żydzi, swojego Jezusa zamordowali, zabili. Osiedle Kurczewska, tutaj nie wiedzą, to jest na pszczyl wysiadł, Państwo zobaczą. Lito szczupła, ale krępa, podobna trochę do Ewki z Pałacu Kultury Stalina i Lenina, ale Ewka nie jest taka jakaś kaszląca, zawzięta i jest szczuplejsza, ładniejsza. A to taka kręta baba, chyba na Kocjana pojedzie sądy sprzątać. Na Kocjana. To wiecie Państwo za nami, że są sądy Kocjana i że ten 154 czy jaki to jedzie bez końca. Przecież tu Warszawa to jest wiocha. Bez końca. Osiedle Kurczewska. Myśmy tu raz wybiegły i taranowały nocny 42, bo dziad odjechał z pętli, proszę Państwa, nie otworzywszy ludziom drzwi. Takie rzeczy bywają, albo ciągną kobietę po śniegu za nogę, gdy jej noga utkwiła w drzwiach. Dobrze.